Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować, jak pracować za pomocą łaty laserowej. Zapraszam do oglądania. Łata laserowa. Oczywiście tylko z nazwy jest łatą laserową. Nazywamy je tak z tego powodu, że są to akcesoria dedykowane do pracy z urządzeniami laserowymi, zarówno z niwelatorami laserowymi, rotacyjnymi, obrotowymi, to jest synonim, albo z niwelatorami liniowymi, tak jak tu przygotowany już przez nas geofenel, który sobie z tyłu świeci. Zaczynamy. Łata laserowa. Łata laserowa jest to produkt skonstruowany typowo do pracy z laserem. Posiada specjalną skalę dwukolorową z oznaczeniem wartości dodatnich, ujemnych. Ujemne wartości są na czerwonej skali, dodatnie wartości są po stronie srebrnej skali. Jest to zupełnie inaczej rozplanowane, aniżeli na łacie geodezyjnej, które możecie znać z niwelatorów optycznych. Tak? Łata geodezyjna posiada z jednej strony podział E, z drugiej strony podział milimetrowy. Tutaj natomiast w łatach laserowych mamy tylko i wyłącznie podział milimetrowy, a sam produkt stworzony jest w specyficzny sposób. Przede wszystkim wyróżnia go przesuwny element oraz właśnie ten podział skali. To jest łata typowa do niwelacji, do sprawdzania różnic wysokości pomiędzy punktem, do którego chcemy się odnieść. Łata, jak nazwa wskazuje, w większości producentów, tak i my, nazwaliśmy swoją łatę z oznaczeniem 240, mamy na myśli milimetrów. Jest to łata, która ma w całości od góry do dołu po rozsunięciu 2,4 metra. Jednak samej powierzchni roboczej na tej łacie jest plus 50 od zera i minus 50 od zera, czyli powierzchnia odczytów na łacie laserowej to jest 1 metr. W przypadku tych łat 2,4 istnieją łaty specjalne, wydłużone do 3,5 metra, ale to tylko jako informację pozostawiam. Dlaczego ta łata powinna znaleźć się w wyposażeniu każdej osoby, która kupuje sobie detektor z uchwytem i chce podejmować jakiekolwiek prace na zewnątrz? Czy to proste ogrodzenie, taras, wypoziomowanie czegokolwiek właśnie za pomocą choćby lasera liniowego, który na co dzień pracuje wewnątrz? Ano dlatego, że praca nią jest łatwa, prosta i przyjemna, jak już się zobaczy i zrozumie, jak ona działa. Na potrzeby tego pokazu przygotowaliśmy sobie tutaj stanowisko z kartonów. Chcieliśmy znaleźć jakieś w terenie różnice, nawet znaleźliśmy miejsce, ale deszcz pokrzyżował nam plany i musimy zostać w sklepie. Tak więc przechodząc do sedna. Łata laserowa. Łata laserowa właśnie i konstrukcja wyróżniają ten element, który jest dedykowany właśnie do tego, aby zawiesić na niej detektor. Detektory w większości producentów na rynku produkowane są w taki sposób, że zero, czyli miejsce odczytu tej wiązki laserowej idealne, przechodzące przez cały detektor, można sobie z przodu, z tyłu, z boku tą wiązkę jakby zaznaczyć, te zero, produkowane są w ten sposób, że uchwyt właśnie do łaty laserowej jest zlicowany, wyrównany z tym miejscem odczytu, czyli zero znajduje się dokładnie w tym miejscu. Do czego to służy? Służy to do tego, aby właśnie na element przesuwny, zwany wózkiem, suwakiem, różnie to producenci opisują, zamontować sobie to wszystko tak, aby było to zrównane z górą tego przesuwnego elementu, tak? Czyli żeby ta linia wyrównywała się z górą tego elementu. Daje nam to możliwość, i tutaj jeszcze uwaga techniczna. Łata z tej strony nie ma skali, jest to specjalnie tak zrobione, żeby właśnie zakładać detektor w ten sposób, bo często na materiałach marketingowych, filmikach czy w zdjęciach produktowych odbiornik jest umieszczany po stronie skali, ale jest to robione tylko dlatego, żeby uwidocznić tą skalę, a pracować należy po odwróceniu łaty,
bo w tym momencie nie zasłaniamy sobie wiązki lasera. Wiązka lasera patrzy na detektor z tamtej strony, a my widzimy odczyt złaty, tak? Przechodzimy do tego, jak tego użyć z tym detektorem. Jeśli już zamocowaliśmy detektor na równo, to teraz pierwszą czynnością jest złapanie naszego tego zera. Ja tutaj je zaznaczyłem na pudełku jako zero. Jest to punkt startowy o znanej nam wysokości. Jeśli chcemy sprawdzać, jakie są odchyłki terenu względem tego punktu, należy umieścić łatę laserową w ten sposób, że detektor wraz z elementem przesuwnym wyrównujemy na zero, zakręcamy ten element, żeby on nam nie zjechał i rozciągamy łatę, oczywiście stawiamy na słupek czy tam na jakiś palik i musimy teraz znaleźć detektorem to zero. Mamy tutaj też specjalną libelkę, która nam pomoże w tym celu. Jedna ważna kwestia, okej. Czyli tryb pracy. Ja na potrzeby filmu na kartonie, no to niestety, bo tu dognotę, przechylę i już ucieka, ale na potrzeby filmu włączyłem tryb zgrubny, nieprecyzyjny. Zakręcamy ten element i w tym miejscu już nie ruszamy, tak? W tym miejscu mamy złapaną wysokość pomiędzy dołem łaty a zerem. Mamy złapaną wysokość lasera. W naszym przypadku możemy także zrobić odczyt z tej skali, jaka jest to wysokość, czyli wysokość jest 118,5, 119 cm nad ziemią znajduje się wiązka laserowa na naszym punkcie 0. I teraz o co chodzi z tą skalą i o co chodzi z prostotą pracy? Jeśli w niwelatorze optycznym robimy odczyt zera, czyli tak jak tutaj złapaliśmy 0 i to 0 nam przebiega, no tak jak tu na filmie widać, na 143, tak, mamy 140, raz, dwa i trzy, to musimy to pamiętać, a później każdą różnicę wysokości musimy dodawać i odejmować. I jeszcze pamiętać o tym, jak wartość rośnie, to czy odjąć, a jak maleje, to czy odjąć, czy dodać, żeby nam wskazała się różnica wysokości. Tutaj jesteśmy zwolnieni z liczenia, tutaj jesteśmy zwolnieni z konieczności tego, żeby robiła to druga osoba, bo niwelator stoi sobie sam, my jesteśmy sobie tutaj z detektorem i z łatą i po prostu nic innego jak poprzez wyszukanie wiązki tak aż nam piśnie. I teraz naszym zadaniem jest oczywiście cały czas kontrola libeli, żeby była łata pionowo i musimy złapać wiązkę tak, aby przechodziła przez zero detektora. Ok. Zakręcamy sobie wózek i odczyt tej różnicy robimy na górze. Tak? Czyli tu mamy minus 24 i brakuje raz, dwa, trzy. 24 i 6 mm jest różnica w dół. Czyli w tym miejscu brakuje takiej wartości, dlatego jest minus. O tyle nam brakuje do zera. Nic nie liczymy, szukamy wiązki, zakręcamy, odczytujemy. Nic nie trzeba tutaj liczyć. I druga sytuacja. Jest wyżej i to samo. Szukamy wiązki, bo teraz tutaj tą wiązkę widać, tak? Tak jak przed chwilą widzieliście na łacie, ją tu widać, bo jesteśmy w pomieszczeniu. Na dworze to nie jest takie oczywiste i może jej kawałek dalej być wcale nie widać. I właśnie po to jest detektor, bo on ją zobaczy. Ok. I robimy to samo, czyli stajemy sobie tak, żeby złapać wiązkę, ale kontrolujemy cały czas libelkę. Zakręcamy i robimy odczyt ponownie. I tu jest idealnie plus 25, czyli w tym miejscu jest o 25 cm wyżej, aniżeli przy zerze. Jeśli chcielibyśmy tutaj przeprowadzić niwelację, wyrównać, to tutaj trzeba zebrać 25, a w poprzednim odczycie trzeba prawie 25 dosypać. Także dzięki temu akcesorium, moim zdaniem, praca z laserem staje się prosta, łatwa i wygodna. I właśnie często te akcesoria i sposób ich użycia decyduje o tym, jak bardzo praktyczny jest laser. Wiemy, że nie każdy, kto kupuje sobie detektor laserowy, dokupuje sobie łatę, a wiemy, że część z Was pracuje na dworze. Ja myślę, że dokupienie tej łaty
która kosztuje około 130 zł w momencie, gdy wydaliśmy już sporo pieniędzy na laser, sporo pieniędzy na detektor, statyw i inne akcesoria, nieco obcina nam funkcjonalność. Także myślę, że warto rozważyć zakup tego akcesorium, warto w ogóle zapoznać się z tym, jak fajnie i jak szybko pracuje się za pomocą tej łaty. Mam nadzieję, że ten krótki materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat użytkowania takich zestawów, jakiekolwiek pytania związane z pomiarami, zapraszamy do zadawania w komentarzach. Jeśli jest to pytanie niecierpiące zwłoki, jest do nas też kontakt podany, można zadzwonić. Na pewno ja lub Damian chętnie wspomożemy Was naszą wiedzą, tak aby te pomiary szły jak najlepiej. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!